Szymeneczko! Z tej strony Multi i dziś witam Was w kolejnym odcinku z naszej ulubionej gry o czołgach. Teraz pewnie myślicie sobie, że he, pewnie nagrywa kolejną bitwę jakiegoś fioleta 5000 WN8 i to jeszcze z serwera rosyjskiego. Nic bardziej mylnego. Rosja odpadła, więc dziś potyczka europejskiego gracza, który, powiem szczerze, zagra przeciętnie. Teoretycznie ma dobre staty, ale. Skilowo popełnił pełno błędów i do tego nie farta, bo rzuciło go najlepszym, chyba szóstym tierem w grze na czwórki na mapie miejskiej. No po prostu cudo, także będzie co hejtować, coś dla nas, Polaków. <ścoughs> I słuchajcie, na wstępie chciałbym powiedzieć wam o pewnym challenge'u. Ostatnio wpadłem na genialny pomysł, jak to ja, aby spróbować zrobić 14 fragów. Teoretycznie zawsze powtarzam, że wymaga to mega farta, ponieważ po pierwsze, musicie mieć dobry czołg, dobrą mapkę. Koniecznie losowanie, ponieważ jeżeli nie polosuje was dwa tiery niżej od was, to kogo wy chcecie upolować? No i drużyny muszą być idealnie słabe i wasza, i przeciwna, ponieważ no wtedy mamy w miarę wyrównany poziom. Także nawet słuchajcie, nie zbliżyłem się do 10 fragów, także temat. Szybko spalił na panewce, ale jeszcze będę próbował. I z tym właśnie będzie związany dzisiejszy giveaway dla Was. Na dzień dobry pokazuję wam, kto wygrał w ostatnim wczorajszym na 1000 zł i dzisiaj również 1000 zł jest do wygrania. Dwa razy po 500 słuchajcie, wystarczy, że subskrybujecie nasz kanał. Po drugie, polubicie ten film i po trzecie, napiszecie komentarz z waszym nikiem wod i koniecznie uwzględnijcie w nim najlepszy czołg według was. Do robienia medalu bohaterów roślin, czyli co najmniej 14 fragów. Wielu z Was pewnie przyzna, że będzie to pancer 2J. Część może powiedzieć, że Su 122-44, ponieważ statystycznie pojazd ten często robi ten medal. No ale dzisiejszy bohater gra t 3485 m I tutaj zobaczcie na dzień dobry: precyzję strzałów, w styl gry. Kolega pojechał przez środek. Przecież gdyby miał pecha. Spokojnie mógłby spłynąć, bo rywale mieli go bokiem, tylko nie trafiali. Po drugie, jakość tych strzałów pozostawiała wiele do życzenia, one były słabo przycelowane. Ale jakimś cudem udaje się zdjąć jednego. Przy okazji, zobaczcie, nasza drużyna pufa strasznie szybko, a my zawsze jesteśmy idealni na czas, aby dobijać ogryska. Tak teraz było pancer T25 upolowany, a MX40 na hita. Kto w niego strzeli. Oczywiście, że to my i to nawet bez większego celowania, więc kolega już ma trzy fragi, a teraz fałeczka idealnie na jeden dobry strzał. Czy uda się ją zdjąć? A nie, bo to sztuk zostaje na hita. I patrzcie, cztery fragi już są. Nasza drużyna na drugiej flance całkowicie się składa fałeczka na hita, więc tutaj tylko dobrze przycelować jest bokiem. Znowu bez większego celowania i myk. 5 fragów jest. Zauważmy, że kolega nie zatrzymuje się i to jest akurat dobre w tej bitwie. Gdyby grał wolniej, jestem przekonany, że te fragi po prostu by mu uciekało. On ciśnie bardzo do przodu. No i oczywiście, mówię, nie celuje najlepiej, ale wchodzi, wchodzi, więc póki co pretensji mieć większych nie można. Teraz polewi pancer 4H. No i to jest właśnie to, zobaczcie. Nawet nie celowaliśmy zbytnio. Gdyby przycelować, pewnie tego gracza już by nie było. To jest niby te pół sekundy, ale pół sekundy robi różnicę. I teraz znowu, bez większego celowania, efekt mizerny. Pamiętajcie o tym, że radzieckie działa mają super umiejętność do trafiania bez celowania. Typowy czołg taki do takich zadań I7, ale jeżeli już celujesz do połowy, więc i tak celujesz, tylko po prostu krócej to lepiej. Zrobić to do końca precyzyjnie, wtedy szansa na zniszczenie jest znacznie większa. To był chyba kluczowy ruch w tej bitwie, że kolega pojechał po to jedną artę, bo coś czuje, że ten steward mógłby jedną skończyć, a tak? To my ją kończymy tutaj, zobaczcie znowu, bez celowania. Hellcat i mógł już spłynąć, a tak dalej żyje, ale teraz haeczek tylko za 136. Wynika to z tego, że trafiliśmy go bez penetracji. Haekiem znowu kolega nie celował. Teraz dobra rotacja amunicji. Zobaczcie, mamy apeki. I dobrze, bo wyjechał akurat Hetzer. Hetcera z hajka nie przebijesz tak łatwo. Sam rąbnął nas tylko za 156. No i zostaje. pięciu rywali w tym dwie arty, więc. za trudne. To chyba być nie powinno. Pancer Italiano P26 zdjęty. I teraz, oczywiście, pamiętajcie o plecach. W każdej chwili na plecy może wyjechać M3, więc wyjeżdżamy przodem. Kończymy gagatka i obrót bo zaraz wyjedzie amerykański czołg średni. No, nie ma go nie widać, ale przebić nas może. O proszę bardzo, artyleria i tu jeszcze magazyn uszkodziła. Jestem czyli celujemy. Bardzo ładnie polosowało, jest na strzał. Nie zdąży się cofnąć i tutaj na spokojnie kończymy go. Teraz kolega powinien schować się za budynkiem i poczekać, bo arta akurat tutaj może się wstrzelić. Przed chwilą to widzieliśmy. Mamy na koncie 12 fragów, zostały dwie arty, ale podkreślam, obie mogą nas zdjąć na strzał mają taką możliwość. Kolega, bardzo tutaj znowu słusznie, zamienił amunicję na odłamkowo burzącą. To jest akurat bardzo dobre co robi. Rotuje amunicją i mamy niemieckiego arciarza. Bardzo ładny strzał. My mamy wieże i dlatego mogliśmy tak strzelić. Pamiętajcie, że M44 ma dobre kąty wrzutu, ale nie aż tak, aby tutaj strzelić, więc dobrze, spokojnie czekamy, jak znikniemy. I teraz po Arte, Część z Was zastanawia się, czy warto pojechać na kapa, czy Arta przyjedzie. Jeżeli mam być szczery, to wydaje mi się, że Arta przyjedzie na kapa i proszę bardzo! Teraz ten strzał przeleciał nam nad głową. Boję się myśleć, co by było, gdyby trafił, ale... Znowu... Nie będę narzekał, bo to jest 14 fragów i kolega zdobywa medal. Bohaterów Rosjeni. No, i nie oszukujmy się, skillowo naprawdę można było zagrać lepiej. Ale udaje się, udaje się, więc co będziemy narzekać? Gratulacje dla MITI 22. Słuchajcie, yy, wydaje mi się, że T3485M był pokazywany przeze mnie często, właśnie w takich bitewkach, gdzie jest. 14 fragów i uważam, że ten pojazd na dzień dzisiejszy jest jeden z lepszych, z tych, które można mieć dość tanie, bo wiadomo, że część z Was powie, że Panzer 2J, no ale aby go kupić, trzeba wydać przynajmniej 400 zł, ponieważ on jest w zestawie z goldem. Ten czołg kupicie dużo taniej i no faktycznie nie dość, że jest mocny, to nadaje się na twierdzę i do tej no jakże trudnej misji, także pojazd zdecydowanie do tej misji 14 fragów się nadaje, ale czy będę nie próbował to zrobić? No nie wiem, powiem szczerze, że mnie nie przekonuje jedna rzecz, że trzeba mieć tak dobre losowanie, że to banie mała. No bo jak często macie takie bitewki z czwórkami? Pewnie rzadko, no właśnie. Także napiszcie, jeszcze raz przypominam, jaki pojazd według was najlepiej nadaje się do robienia 14 fragów. Ja dziękuję za uwagę, zachęcam do udziału w giveaway'u i do zobaczenia. Cześć!